Halo, halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie, ja jestem Marcin Safa, to jest kolejny odcinek Zagrajmy w To Live. W poprzednim odcinku, co się nie działo w poprzednim odcinku? W poprzednim odcinku zinfiltrowaliśmy więzienia. Znaleźliśmy celę, w której była trzymana Yuyuko. Powalczyliśmy trochę z pierwszym naszym bossem. Tak, pierwszym bossem. To będzie pierwszy boss. Z Hanzo, przywódcą duchowych ninja. To ciekawe, Hanzo jest postacią historyczną, a konkretnie Hanzo Hattori. Tyle. Więcej nie musicie wiedzieć. Poza tym, że był ninją. Wygooglajcie sobie, jak chcecie o nim więcej wiedzieć. I my teraz idziemy... A nie! Jeszcze coś. Po wygranej walce dostaliśmy do drużyny Yuyuko. Z skillami motylkowymi. Więc będzie ostro, moi panowie i panie, będzie ostro. Infiltrujemy więzienia dalej. Chociaż nie. Idziemy najpierw sobie na chwileczkę do wody. Do fosy. A co będziemy w tej fosie robić, pewnie mnie zapytacie. A będziemy kopać tyłki w dobrej sprawie. Ktoś kojarzy skąd to tekst? No weźcie, kojarzycie na pewno. O nie! Już w sumie przetestujemy sobie Yuyuko. O kurde. No tak, Lifeless Light jest z wystrzelaniem promienia z obu rąk. Czyli powinien strzelać tak w linii prostej. AOE. O, ciekawe. Podejdźmy. Dream Dance. O, uśpiony. Ej, wiecie jak to jak ja teraz to wszystko... Ej, to jest dobre. Wiecie jak teraz będę mógł robić fajne komba? Yuyuko, może go znowu uśpi. Dobra. Może... bezżyciowe światło. Świetnie. A po co się wracamy do tej wody? Do fosy? Pewnie już widzicie. I wiecie, o co mi chodzi. Będziemy walczyć z... Tak, ble, ble, bla. Fajnie. Zigmą. Która... Nawet nie chce mi się mówić, jak to wygląda. To też chyba usypia, co nie? O Slumber of Arcadia. Drzemka Arcadii. Dream Dance. Uśnij. Nie usnęła! Ale za to się nie rusza. Użyjmy Chaos Flower Fall. I znowu spróbujmy ją uśpić. Do skutku. Antmuch, to na nas nie działa. I tak nie stoimy w twojej linii ognia, więc możesz się obserać. Dobra, chyba już się naładował, co nie? Jomu. Jest, działa. Przeżyło. Ty cholero jedna. Slumber of Arcadia.
Mam nadzieję, że nie ma Friendly Fire. Nie ma Friendly Fire. Dobrze. On ma chyba mniejszą inicjatywę niż wcześniej. A, nie mogę się ruszać. Chciałem podejść, żeby użyć Splitting Slasha. Nieważne. No to ciekawe, bo nie mogę się ruszać. Mogę użyć Tsuba Mega Eshi. To jest w sumie nawiązaniem do pewnej samurajskiej legendy, którą można kojarzyć z... No, nie mogę użyć... No nie! Lifeless Light też nie zadziała. Dobra, no to Dream Dance. Press down. Odepchnął mnie skubaniec. Dobra, jeszcze raz. Trafiamy jeszcze. To może być ciężka walka, ale razem zwyciężymy. Dobra, tak. O ty! Ty kurwiu. Jak dobrze, że to tak mało zadaje. Ej! House Flower Falla miałaś użyć. W sumie jestem ciekaw, ile on ma życia. Ja mam jeszcze sporo. Więc mogę trochę poatakować. Przy okazji przypominam, że od dzisiaj lecimy odcinki nagrane na zapas, gdyż ja muszę spać i wstawać rano do szkoły. Tak, zjedzmy sobie, może czarną herbatę wypijemy, leczy mało, ale daje buffy. Z tego co widzę ściąga paraliż nóg. Ja raczej tego nie uda nam się wygrać. Tsuba Mega Eshi. Teraz taka rozkmina. Czy ja powiedziałem, że Tsuba Mega Eshi można było zobaczyć w Fate Stay Night? Wydaje mi się, że powiedziałem, ale moja schizofrenia może mi mówić, że nie. Ile nam życia zostało? Trzeba by się uleczyć czymś mocnym. To jest lekkie. Lekkie. To jest średnie. Średnie to nadal coś. O, najwyraźniej się trochę zboostowaliśmy z szybkością. Chyba. A może nie. Ciekawy odcinek. Swoją drogą, co do jednego filmu dziennie, ja wiem, to jest mało, ja wiem, sobotę i niedzielę mógł jeszcze być ten drugi, ale spójrzcie na pozytywy. Obejrzałem sobie wszystkie owy Higurashi no Naku Koroni w tym czasie. Ja się bawiłem dobrze, a wy?
Czy na tyle, na ile dobrze można się bawić przy horrorze. Czyli w sumie nawet nieźle. O, mogę się ruszać, mogę się ruszać. Stanę sobie tutaj. Jestem ciekaw, czy on mi zdejmie ten atak. Zdjął. Szkoda. Nie mam żadnego ciężkiego... Znaczy... O, mam. Jagoko Rapidrax. To musi być do czegoś nawiązanie. Przecież Eirin nazywa się Jagokoro. Tam. To są lekarstwa produkcji Eirin. To wszystko wyjaśnia, dlaczego są takie dobre. O kur... Niezłe. No przecież mogę używać Chaos Flower View bez... Flower Fall. Myli mi się z Fantasmagorii od Flower View. Of Flower View. Jestem ciekaw, ile on ma życia. Chyba nie powinienem tym spamić, ale... Raz nie zaszkodzi. W razie co zawsze możemy trochę poekspić. Znaczy poekspić. Dać w grind. Którego nie lubię, ale w ostateczności. Ile ty tego? Ej, ja tylko dwa ruchy potrzebuję na wykonanie tego ataku. Dlaczego mi przerwał akcję? Swoją drogą, w tym odcinku może lepiej będzie kamerka wyglądać, nie mam pojęcia. Bo może to jest wina tego, że ustawiam strasznie niski bitrate na render. Może przez to wtedy jest taka rozmazana, bo teraz patrzę na... na podgląd. I no cholera, to nagranie nie jest aż takie złe. Jakby ktoś nie wiedział, tam stoi drugi monitor, na którym mam podgląd. Nie! Ciśnij się F12. A w walce nie można. Ej. A. F8 wciskam. Może mogę uzbroić w coś? Jujuko? Czapka alfa... Wschodni... Zachodni... Wachlarz... Zamiast sukni mogę jej założyć... kolcze kimono. W sumie... Ściągajmy jej te rzeczy. Ja chcę przeczytać ich opis. Powinny być gdzieś... jest dres. A. Prosta suknia. Teraz pod W. Które na pewno już parę razy przejechałem. A.
Jak przecież to nie jest ustawione alfabetycznie. Tylko według typu. O! Znak małpy na czapce alfa. To jest dopiero paradoksik. Ej, nie ten guzik. Jeszcze mi coś chyba zostało, co nie? Jest. No. Piękny wachlarz z motywem sakury. Na pewno to słyszeliście. Przy okazji, czym jest sakura? Sakura jest różowym drzewem wiśni. Drzewem różowej wiśni. Dobra, nie jesteś w naszym zasięgu. Czy nie jesteśmy w twoim zasięgu? Spróbujmy. Może w ten sposób? Albo... Ale lepiej, żeby się skupił na Yuyuko. Nic nie zrobimy. Poza tym jednym atakiem odcięliśmy się zupełnie od możliwości innych. W sumie odcięliśmy go też od ataków wręcz. Które są u niego dość mocne. Próbujmy znowu. Po co ja to w ogóle aktywowałem? Przecież teraz zaatakuje dwa razy słabiej. Tak samo jak Lifeless Light. Będzie atakowało co drugi atak gorzej. Yuyuko ma niezłą szybkość. Przynajmniej na tym ataku. Mogłem w sumie zobaczyć na jej statystyki. O dziwo. Ile on łak życia! Już mu tysiaka zdjąłem. Jest! GG! Zemsta jest kurwa słodka! I Yuyuko ma... Yomu. Ma level 17. I nauczyła się duchowej katany. A Yuyuko ma level 13. Dostaje... Faithful Pyroxen. A i nie przeczytałem, co tam było napisane. Pewnie coś w stylu what the fuck. I przypomniało mi się, że w jedno miejsce nie zajrzeliśmy. Ten odcinek będzie taki do czyszczenia. Pamiętam, nie weszliśmy do tych shop od dołu. A mamy klucz. Tutaj coś jest chyba, co nie? Nie. Chociaż może. A tak, to jest ta zagadka. Którą zajmiemy się po wyczyszczeniu dołu. Tą drogą, w tę stronę szedłem, ale nie sprawdziłem, czy tutaj mogę zejść, ale nie mogę zejść. Tutaj będzie chyba najszybsze zejście. Na parter. Skorzystajmy z tej windy. Byłem przez chwilę cicho, żeby mikrofon się nie włączył. Bo akurat jakieś auto postanowiło przejeżdżać. O kurwa za 15. Pierwsza w nocy. Tutaj chyba wszystko mamy zrobione. Jakaś szopa tutaj nie ma. Jest.
Zamknięte, ale mam klucz. Mam klucz. Wchodzimy. Kurczaki. Wiem, że jesteście duchowymi ninjami. A takie to śmieszne, że duchowe ninja chcą nas posłać do naszego grobu. Że my też jesteśmy duchami. Jujuko, trzepnie. Lifeless lightem. Haha, śmiecie. Sprawdźmy tą soul katanę. Release the power of sleeping in a sword. Zobaczmy, do czego to może być nawiązanie. Już myślę, że to może być coś nawiązującego do Bleacha, ale zobaczymy. Oblivion Ward? Co to? A, to uwalnia. Losowy efekt, tak? O nie, on chce z nami grać w baseballa. Za dużo ruchów. Zobaczmy, jak działa squeeze. Fajna animacja. Jeszcze raz tego użyjmy, żeby się upewnić. Nie, to chyba działa zawsze tak samo. A, nie trafiłeś mnie. Teraz śpi. Bój się motyli tak, jak ja się nich boję. Kolejne kurczaki. Stella. Duchowe sake. O. W sumie mamy tych butelek już tyle, co byśmy mogli zrobić imprezę. Mimo, że nasza impreza nie umywałaby się do imprez w świątyni Hakurei. Czym ty kurwo jesteś? Shikigami. Shikigami to był chyba ten sługa Boga, tak? Nie to. Suba Megaeshi. Ale on ma gównianą obronę. Za super atak. Albo raczej za zjebaną obronę przeciwnika. Kolejny Shikigami, znowu podejdziemy kawałeczek. Ta Shikigami to chyba jest chowaniec Boga. Też nie chowaniec, sługa Boga. Krzyżowa kapsuła? Co to jest? Recovery. Nie napisali, jak mocne. Yin Yang, Yin Yang, Yin Yang. Fireworks, fireworks, fireworks. Jednorazówki są nasze. Swoją drogą. Tu jeszcze wejdę. Sprawdzę ściany może. Okej. To mnie trochę niepokoi, że na tym łóżku można się położyć. Ale nieważne. Tutaj coś może... W sumie po co ja to przeglądam, skoro wiem, że tutaj nic nie będzie. Mam nadzieję, że w tych składzikach znajdzie się jakaś super rzecz. Na przykład miecz zniszczenia świata albo zaklęcie pożeracza dusz. O, swoją drogą narzekałem, że nie ma muzyki. Hmm? Łapka? Znowu? Snake? Telepota. To ma być do czegoś nawiązanie? Suba Megaeshi.
O nie, baseball. Jujuko. Pysk. Dobra. 64. No to, że tak powiem, nasz ninja Snake sobie nie pożył długo. Tą drogą, to drzewo tak trochę dziwnie wygląda. O. Gdzie ja jestem? Jak morderca? Ja morderca? Cytując Reimu. Zabicie jednej czy dwóch osób nie czyni cię mordercą. Najlepszy cytat, jaki słyszałem w grach. W ogóle, chłopie, nie nazywaj kogoś mordercą, kiedy nie żyjesz. Dobra, tutaj nic nie ma. Tu nie wejdę. Ale tutaj może wejść. Tutaj może mi się uda wejść. Jest. Koban. 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 Liczę na jakąś lepszą broń. Albo zbroję. Chyba, że gdzieś nie wszedłem. To jest możliwe. Gdzie ja lezę? A już pamiętam. Dobra, ja może będę szedł. I pożegnam się z wami bardzo serdecznie. Ja byłem Marcisław, wy byliście wy. A to był Touhou Live, odcinek 12. Widzimy się w kolejnym, który już jutro. A tymczasem wiecie co robić. I cześć.